A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł pański we śnie i rzekł: Wstań, weź dziecię i jego matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na życie dziecięcia. Tak sobie myślę, że jak anioł, jak Józef wtedy się obudził, to był bardzo szczęśliwy. To jest pierwszy sen, czy pierwsze ukazanie się anioła, które niesie prawdziwie taką, wydaje się, dobrą nowinę, w której już wszystko będzie okej, nie? Wydaje się. Tak. Ma wrócić, bo umarli ci, którzy czyhali na życie dziecięcia. Ale to pokazuje, bo oni wyjechali do tego Egiptu, pewnie Józef tam znalazł pracę, pewnie sobie jakoś tam urządzili życie, na ile można było pewnie urządzić życie, ale ta tęsknota w Józefie cały czas była, nie? Żeby wrócić do ziemi obiecanej, żeby wrócić do tego miejsca, gdzie Pan Bóg działa, gdzie mieszka mój naród, naród wybrany. I to wydaje mi się, że to pokazuje chyba też naszą taką ludzką, chyba każdego człowieka, szczególnie chrześcijanina takiego, jeśli jesteśmy świadomi relacji z Bogiem, tego, że tęsknota to jest tak naprawdę źródło naszego życia z Panem Bogiem. Nie? Pragnienie bycia z Nim to jest tak naprawdę początek mojej relacji z Panem Bogiem. Tak, to jest bardzo ciekawe, bo też myślę, że nas chrześcijan ma charakteryzować taka tęsknota nawet w cudzysłowie, nawet nie tylko relacji z Panem Bogiem tutaj i nie tylko takiego ustawienia sobie dobrego i pobożnego życia tutaj, tylko tak. Nas ma charakteryzować taka tęsknota za życiem wiecznym, za tym, co jeszcze nie jest, jeszcze nie do końca, albo do czego jeszcze nie do końca teraz mamy dostępu. Nie? I ta tęsknota tak naprawdę sprawia, że my idziemy w kierunku Jego, że my cały czas mamy w świadomości, że to, co jest tutaj i teraz, to jeszcze nie jest to. Mhm. Że my jesteśmy powołani do czegoś więcej i że On nas do tego wzywa. I bez tej tęsknoty by nie było tego kierunku. Bez tej tęsknoty, no bo po co? Skoro dobrze mi jest tutaj, no to po co bym robił coś więcej? No i to Józef też pokazuje, nie? Bo na pewno, tak jak mówię, on na pewno, na ile było możliwości, na tyle zapewnił byt tam w tym Egipcie, gdzie mieszkali, tak. Nie? Ale ta tęsknota była tak wielka, że on, kiedy Pan Bóg zaprosił go głębiej, dalej, to on od razu idzie, nie? Od razu chce, dlatego że wie, że tam jest lepiej, nie? Że pragnienie w sercu zostanie zaspokojone dopiero wtedy, kiedy będę z Bogiem. No i wiadomo, że to co mówisz, nie? Że tu na ziemi to jak daleko byśmy, znaczy może inaczej, jak blisko byśmy z Panem Bogiem byli, czyli jak daleko byśmy na tej drodze do Pana Boga zaszli, to i tak nasze pragnienia nie będą spełnione, nie? Tak. Dlatego, że dopiero tam, kiedy się z Nim w pełni zjednoczymy, to nasze pragnienie nie tyle się wypełni, co będzie stale wypełniane. Nie? Tak.